Już w XVI wieku święty Ignacy Loyola ułożył kilka reguł, które są pomocne w rozeznaniu i odróżnieniu działań dobrego i złego anioła. Bo tak jak na ziemi działają dobrze aniołowie, tak też działają złe duchy, które nie są diabełkami czy odpustowymi maskotkami, lecz duchami nienawidzącymi człowieka. Każda diabelska pokusa prowadzi zawsze do zła, nigdy do dobra, gdyż zły anioł cieszy się z ludzkiego nieszczęścia. On potrafi osłodzić każdy grzech i zasłonić człowiekowi jego skutki, gdyż jest mistrzem podstępu. Tylko ludzie naiwnie myślą, że omijając Boga uda im się przechytrzyć szatana. Który przecież w czynieniu zła jest mistrzem. Doświadczył tego i święty Ignacy, który z upływem czasu umiał dobrze rozeznawać działanie aniołów i spisał to w swoich ćwiczeniach duchownych. Oto kilka reguł. Kiedy człowiek postępuje od zła do zła, czyli od grzechu ciężkiego do ciężkiego, zły anioł, diabeł, Utwierdza go w tym postępowaniu, nakłaniając go, by dalej tak czynił, uspokaja jego sumienie, podpowiadając, że wszystko jest w porządku, że nie musi nic zmieniać, że to, co czyni, jest dla niego najlepsze. Natomiast dobry anioł czyli anioł stróż czyni coś przeciwnego, chcąc pobudzić ludzkie sumienie, niepokoi człowieka. Stara się odwieść go ze złej drogi i przez wyrzuty sumienia pomóc mu w nawróceniu, gdyż wie, jakie cierpienia go czekają, gdy dalej będzie tak żył. Gdy natomiast ktoś postępuje od zła do dobra, wtedy zły duch niepokoi. Chce, żeby człowiek wrócił na dawną złą drogę, podsuwa nowe pokusy aby tylko odwieść go od chęci zmiany życia na lepsze. Anioł stróż działa inaczej, uspokaja, wycisza, zachęca do wytrwania w dobrym. Zapewne już nieraz toczyliśmy wewnętrzną walkę i mogliśmy odczuć działanie dwóch przeciwstawnych sił, czyli aniołów. Po której stronie my się opowiemy, zależy to tylko od nas. Anioł stróż robi wszystko, aby jego podopieczny wyszedł zwycięsko. Decyzja jednak należy do człowieka. Jest prawdą, że każdy człowiek ma swego dobrego Anioła stróża, ale nie jest prawdą, że obok niego jest ciągle zły Anioł. Zły Anioł, diabeł, jak to określiła święta Teresa Wielka, jest psem na łańcuchu. Nie ugryzie człowieka, dopóki człowiek sam do niego nie podejdzie. Człowiek przez nieposłuszeństwo swemu aniołowi stróżowi sam podchodzi do szatana i pozwala jemu działać w swoim życiu, stając się niewolnikiem różnych porządliwości i grzechu, gdyż jedyną bramą, przez którą on ma dostęp do człowieka jest wolna wola. Słowa Ojca Pio. To całe zło, które dziś obserwujemy i którego doświadczamy, jest skutkiem przyzwolenia na działanie złego ducha w życiu poszczególnych osób, jak też i społeczeństw. Zły anioł podsyca wszystkie kłótnie, przypomina bolesne fakty, podpowiada o prawach odwetu i zemsty doprowadzając wielu ludzi do nienawiści, konfliktów i wojen. Natomiast każdy anioł stróż zawsze niesie pokój, zgodę, wycisza człowieka, podsuwa pozytywne myśli, chce, żeby jego podopieczny o tym, co było przykre, zapomniał i serca przebaczył. On jest aniołem pokoju i miłości.